Dzień dobry, panie prezydencie. Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa z nami. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Mogą państwo nie dać wiary, widzimy się tuż po 8, pod koniec czerwca, na początku wakacji, na zewnątrz jak w październiku. Tak, dokładnie. Pogoda nam niestety dzisiaj nie sprzyja. Fatalny dzień. A pan urlop poplanował już? Nie, ja jeszcze nie mam go zaplanowanego. To chyba dobrze, jak się przygląda. Nie wiem, tej pogodzie dokładnie. Może jeszcze przed urlopem, ale po absolutorium. Już tak, już po absolutorium. Właśnie wczoraj odbyła się sesja Rady Miasta, na której radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i rachunek wyników za rok 2022. No i zostało mi udzielone absolutorium i wotum zaufania, także również Rio pozytywnie oceniło sprawozdanie finansowe za 2022 rok, także radni... To pan ma z głowy. Mam to już z głowy, tak. Wie pan, ja się przysłuchuję do czasu, no co roku temu, w jaki sposób samorządowcy różnych szczebli ogłaszają te absolutoria i zastanawiam się tak z punktu widzenia mieszkańca Chorzowa, co to dla niego oznacza, co to znaczy, że pan dostał absolutorium? To znaczy, że radni, czyli przedstawiciele właśnie mieszkańców, pozytywnie zaopiniowali i zaakceptowali sprawozdanie finansowe, czyli wynik finansowy miasta, mimo to, że po raz pierwszy mieliśmy deficyt operacyjny na poziomie 3,5 miliona złotych, co świadczy o fatalnej kondycji samorządów, niestety, w związku z polityką podatkową i jak gdyby brakiem, to co już kiedyś zresztą mówiłem, brakiem alternatywnego finansowania samorządów. Niestety nasze wydatki bieżące niestety przekroczyły w ubiegłym roku dochody bieżące, stąd ten deficyt operacyjny. No ale oczywiście również na wynik ogólny, który również był na poziomie minus 39 milionów, to świadczy też o inwestycjach, jakie były prowadzone w mieście i na które został zaciągnięty kredyt oczywiście. I rozumiem, że radni w ten sposób panu powiedzieli, rozumiemy, to nie pańska wina. Dokładnie tak, dokładnie tak. No więc dyskusja o budżecie za 2022 rok jest za panem, ale przed panem za kilka lat, być może za 5, będzie nieco, jak mi się wydaje, bardziej kłopotliwa dyskusja o kolejnych budżetach, bo tam już będzie trzeba pewnie się przymierzyć do spłacania gigantycznego kredytu, jaki zaciągniecie na budowę stadionu. No tak, ten kredyt został zaplanowany, wydatek oraz kredyt został zaplanowany na przestrzeni 15 najbliższych lat, bo to taki jest okres spłaty kredytu, który zaciągniemy na budowę stadionu i również w tym się mieści koszt utrzymania nowego obiektu. No więc no jest to kwota niebagatelna, bo jest to około 350 milionów złotych. Chyba 390, jak się VAT doliczy. Tak, z VAT-em, jak się VAT doliczy, to nawet 390 milionów. No ale VAT będzie odzyskany, dlatego że do tej inwestycji została chowana spółka celowa. No dobrze, panie prezydencie, i teraz tak. Inwestycje realizowała. W przestrzeni publicznej chorzowskiej krąży taka wiedza powszechna, że stadion ma kosztować nieco ponad 200 milionów złotych. Budżet państwa dołoży 100, a w wieloletniej perspektywie finansowej jest kwota 390 milionów. Jak to się opisuje? No to jest właśnie to, co mówiłem, czyli 100 milionów to jest nasz wkład w inwestycje. Niestety koszt tego kredytu to jest prawie drugie 100 milionów złotych. No i koszty utrzymania obiektu to jest, można powiedzieć, trzecie 100 milionów złotych, które należy przewidzieć i zaplanować, ponieważ we wniosku musimy taką perspektywę przedstawić, aby otrzymać tą dotację z budżetu państwa. Jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku, praktycznie już czekamy tylko na promesy jeszcze z Banku Gospodarstwa Krajowego i jeżeli tę promesę otrzymamy, będziemy gotowi, aby taki wniosek złożyć. Jakie te terminy są? Do kiedy musi to zrobić? Do końca czerwca, a termin rozpatrzenia wniosku jest do końca września tego roku, także będziemy czekać 2 miesiące na rozstrzygnięcie. Jeżeli kwoty na utrzymanie tego obiektu są tak duże, to znaczy, że po tych całych latach dyskusji, sporów, domagania się stadionu, no planuje pan dla kibiców Chorzowa naprawdę przyzwoity obiekt? No jest to już w tej chwili wymóg czasu, można powiedzieć, tak? Bo obiekt, który
posiadamy jest faktycznie już zużyty. No, zużył się na przestrzeni tych ostatnich paru 10 lat. Mimo remontów, mimo zabiegania o jego dobry stan techniczny, no, po prostu już nie da się na nim grać z różnych powodów. Najważniejszy jest taki, że nie spełnia wymogów licencyjnych ani jak gdyby zgodnie z wymaganiami licencyjnymi. No, po prostu no, jest zużyty. No, już żadna drużyna w Ekstraklasie nie ma takiego obiektu, więc niewątpliwie tak jak do tej pory żeśmy zabezpieczali środki na inwestycje, te najbardziej priorytetowe, najważniejsze, czyli drogowe, niedrogowe, remonty szkół, przedszkoli, teraz przyszedł czas na budowę nowego stadionu. To będzie trochę trwało. Co się będzie działo z niebieskimi do czasu, kiedy już zasiądą w swoim nowym gnieździe? No więc najbliższa perspektywa jest taka, że niebiescy zaczną grać na stadionie w Gliwicach. Tamte stadion dzięki fanom był wypełniany praktycznie po brzegi, bo obserwowaliśmy bardzo dużą frekwencję. Po raz pierwszy w Gliwicach widziano pełny stadion, bo do tej pory jak na Piast chodzi tam zaledwie parę tysięcy kibiców. Pożowianie dopisywali, dokładnie. Ale to jest początek. Przymierzamy się w tej chwili do wynajęcia Stadionu Śląskiego. A na jakim etapie są te rozmowy? Negocjujemy umowy, bo umowa będzie trójstronna pomiędzy Stadionem Śląskim, Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu i Ruchem Chorzów, więc w związku z tym musimy umówić, domówić, dopowiedzieć wszystkie warunki, na których będzie obiekt wynajmowany. A to miasto jest największym udziałowcem, wydaje się. Miasto jest największym udziałowcem Ruchu Chorzów, dokładnie tak. No, natomiast będziemy go dzierżawić od Stadionu Śląskiego, a następnie podnajmować naszemu klubowi, właśnie którego jesteśmy największym udziałowcem. Gdzieś tam więc od października zagrają, tak jest. Mam nadzieję, że umowa zostanie już wkrótce podpisana. Trwają dosłownie ostatnie spotkania, negocjacje co do warunków. Takim warunkiem brzegowym jest określenie kwoty odszkodowania maksymalnego, aby można było umowę ubezpieczyć. No, trzeba to po prostu ubezpieczyć i ubezpieczyciel musi znać, do jakiej kwoty ma ubezpieczyć ten obiekt od różnych zdarzeń losowych, bym powiedział. Tak? To jak dużo stadion zarobi na ruchu? No więc mamy... Sarkań o to, że stadion był za drogi, na siebie nie zarabia, jest mnóstwo ostatnio, więc spodziewam się, że umowa z Ruchem Chorzów to będzie jakiś istotny element uczynienia Stadionu Śląskiego na czymś bardziej przychodowym. Ja myślę, że żaden stadion w Polsce się nie finansuje. Jasne. My mamy również tą świadomość, budując nowy obiekt, nowy stadion dla Ruchu. Natomiast Stadion Śląski naprawdę zapewniał bardzo konkurencyjne warunki, bo nawet bardziej korzystne niż stadion w Gliwicach. No więc Stadion Śląski być może dużo nie zarobi, ale na pewno będzie zyska to, że coś się na nim będzie działo, że będzie żył, będzie tętnił życiem, będzie na nim piłka nożna, oprócz tych wszystkich imprez, które się odbywają. No bo chyba o to chodzi, żeby takie obiekty jak Stadion Śląski za parę set milionów złotych po prostu tętnił życiem i żeby tam ta piłka nożna faktycznie była. Więc na pewno nie będzie stadion pusty, tak? Bo jak widzimy po frekwencji, po kibicach, którzy chodzili na stadion, jeździli na stadion do Gliwic, tutaj również mamy nadzieję, że frekwencja dopisze i na pewno będzie możliwość wykorzystania większej ilości miejsc niż do tej pory. Panie prezydencie, rachunek wygląda tak, 100 milionów dołoży państwo, ale no, z grubsza 300 milionów będzie musiało znaleźć miasto przez te kilkanaście lat spłacania tego kredytu. Skąd pan je weźmie? Oczywiście z wpływów bieżących, no, bo wszystko się jakby, całe kredytowanie zawsze opierało się na wpływach bieżących. A to idą jakieś lepsze czasy niż dotąd, że wpływy bieżące będą lepsze? No nie będą lepsze, znaczy mamy nadzieję, że będą lepsze, bo państwo musi znaleźć w końcu jakiś alternatywny sposób finansowania samorządów, no bo przecież nie możemy przejść do czasów już słusznie minionych, gdzie wszystko było centralnie sterowane, tak, i dyspozycja rozdysponowywania środków odbywał się z Warszawy do poszczególnych miast. Reforma samorządowa spowodowała to, że samorządy mają swoje zadania, które muszą realizować, ale na te zadania państwo zabezpieczyło im, ta reforma zabezpieczyła im środki finansowe. No, w ostatnich latach widzimy, że zostało to niestety
totalnie zaburzone. Zaburzone, dokładnie tak. I te czasy mamy takie, jakie mamy. Natomiast no, na ten cel musimy znaleźć środki, aby w przyszłości móc spłacać. Dlatego kredyt. To pytam, bo wie pan, nie widać jakichś takich poważnie wyglądających jaskółek tego, że finansowanie samorządów ulegnie jakimś zmianom pozytywnym. Nic tu się takiego nie szykuje, a miasto się no, zobowiązało do naprawdę dużych wydatków. Wiedząc o tym, że sytuacja wcale nie musi się zmienić. Pan mówi, że no, muszą znaleźć jakieś źródło finansowania samorządów. Nie muszą. No, ja mimo wszystko jestem optymistą, ponieważ w tym roku dostaniemy z Ministerstwa Finansów 33 miliony złotych w ramach rekompensaty. Ta rekompensata oczywiście nie pokrywa w 100% deficytu, jaki jest podawany tą polityką. A jaka to będzie część? To będzie, no, nam brakuje 50 milionów. Czy mniej niż połowa? Ponad połowa, tak. No więc... W moim przekonaniu rząd ma świadomość, że tych środków samorządom brakuje, tak, na inwestycje, na wydatki bieżące i na pewno będzie robił wszystko, aby to zrekompensować. Wie pan, bo kiedy się przygląda z bliska proporcji tych wydatków temu wysiłkowi finansowemu, które miasto bierze na siebie, to blisko jest już do pytania, czy nie można było tego zrobić wcześniej? No, było to rozważane, faktycznie takie plany były, natomiast no nie było tej dotacji, tak? Ta dotacja spowodowała, że bez tych 100 milionów nic by z tego nie wyszło po prostu, tak? Mieliśmy świadomość, że ta polityka podatkowa spowoduje deficyt budżetowy, że te wpływy będą mniejsze. Jeszcze raz przypomnę, że na przestrzeni tych ostatnich 4 lat nasz ubytek w budżecie miasta jest na poziomie 170 milionów złotych, no więc wiedząc o tym, mając tego świadomość, w roku 2018 trzymaliśmy tę inwestycję, ponieważ no, nie byłoby nas stać na spłatę bieżącą, na realizację tych inwestycji, które już zostały rozpoczęte, na które mieliśmy umowy podpisane. Mam tu na myśli duże przebudowy dróg, które się odbywały w mieście i się już znacznie się zakończyły. No wtedy zbyt wiele inwestycji było rozpoczętych, aby jednocześnie realizować te inwestycje, plus jeszcze na dodatek budować nowy obiekt. Politycznie droga rzecz. No droga rzecz, to prawda, natomiast no nieodzowna. No, mamy klub z bogatą historią, z bogatym dorobkiem sportowym, wielu sukcesów. No musimy ten obiekt wybudować, no bo ten klub musi po prostu gdzieś grać. Ja wiem, tylko mówię raczej o takich politycznych kosztach Andrzeja Kotali. Postawił pan wiele na ten stadion. Musiał pan się zmagać z finansowymi niemożnościami, które trudno było wytłumaczyć. To prawda. No, te argumenty po prostu nie trafiają, tak? One nie są przyjmowane z obiektywną, jak tak powiem, atencją. Wie pan, zwłaszcza teraz, gdy się okazało, że jednak się da. Tak, no da się, ale pamiętajmy, że inwestycje ktoś musiał pomóc, tak? I też weźmy pod uwagę to, że tak jak już mówiłem, te inwestycje zostały praktycznie w większości zakończone. W tej chwili odbywa się jeszcze jedna duża inwestycja w mieście, przebudowa ulicy Katowickiej, połączenie ulicy Katowickiej z ulicą Metalowców, ale to ona też się skończy w przyszłym roku, w związku z tym już można powiedzieć, że będziemy mieli większy oddech, aby realizować taką dużą inwestycję jak budowę stadionu. Odbyła się specjalna sesja, chyba 15 czerwca. Dokładnie. W sprawie budowy stadionu. Jaki tam jest w istocie klimat na posiedzeniach w tych sprawach wśród radnych? No, większość radnych ma świadomość tego, że stadion jest potrzebny, że musimy już ten stadion wybudować. Naprawdę niewielka ilość radnych stosunkowo uważa, że stadion jest niepotrzebny, ale argumentując to, że mamy ważniejsze wydatki niż budowa stadionu. Natomiast jest to zdecydowana mniejszość. No, wystarczająco niewielka, żeby tak móc uznać, że no, może nie jednogłośnie, ale... Ale prawie jednogłośnie jest, Rada Miasta przyjęła ten projekt wieloletniej prognozy finansowej, no więc można powiedzieć, że jednogłośnie radni ocenili, że ten obiekt jest w sposób niezbędny. Niektórzy społecznicy starkają, że nie dopuszczono ich do głosu podczas tych obrad.
społecznicy i mieszkańcy mają możliwość przychodzenia na komisję, na posiedzenie komisji, które są otwarte i tam jest możliwość wypowiedzenia się, zadawania pytań, natomiast na sesji Rady Miasta takiej możliwości już nie ma. Tym bardziej, że no, trzeba być mieszkańcem miasta, żeby móc zabierać głos w jak wielu sprawach, dokładnie. Ci społecznicy okazało się, że nie są mieszkańcami miasta i no, tak wygląda struktura kibiców. No, mamy nie tylko kibiców w Chorzowie, ale również mamy ich poza miastem. No i ci chorzowscy, ci nasi mieszkańcy mają świadomość, ile się w mieście zmieniło, ile w mieście powstało inwestycji. No i mają świadomość, że budowa takiego obiektu nie jest sprawą prostą, nie jest łatwą, szczególnie dla naszego miasta, który budżet ma taki, a nie inny. No nie jesteśmy miastem najbogatszym, którego by było, można powiedzieć, z lekką ręką tak stać na to, aby taki stan wybudować. No jest to naprawdę decyzja bardzo trudna. Wiele trzeba rozważyć za i przeciw. Trzeba też mieć świadomość tego, że w związku z tą budową nie wszystkie inwestycje w przyszłości będą realizowane, a mamy potrzeby jeszcze wybudowania co najmniej sali gimnastycznej w jednej ze szkół, tak? Mamy potrzebę również połączenia ulicy Siemnowickiej z ulicą Metalowców, która odciąży, te połączenie odciąży zupełnie ulicę Kościuszki i ulicę Nową, no więc to wszystko będzie musiało poczekać. Ale to nie jest tak, że będzie pan w kampanii wyborczej mówił hola hola, macie stadion, więc z innych rzeczy musimy zrezygnować. Nie, nie, no oczywiście, że tak, bo to nie jest, nie na tym to polega. No, tak jak mówię, zawsze musimy określać swoje najważniejsze priorytety, tak, które są w najbliższej perspektywie do zrealizowania. I teraz jest sposób przez czas na stadion, no więc w mojej ocenie najważniejsze rzeczy zostały w mieście zrealizowane. Także mamy tematy, które no, trzeba było robić w związku z tym, że również tramwaje śląskie brały udział w tych inwestycjach, tak? Więc myśmy musieli jak gdyby się dostosować do tego harmonogramu prac, robót, wymiany torowisk z naszą wymianą nawierzchni, sieci wodociągowych, w ogóle sieci teletechnicznych, która się w drodze znajduje. Więc to jest zawsze coś, co musimy brać pod uwagę przy realizacjach takich inwestycji jak budowa stadionu. Czyli to stadion fajna rzecz, ale byłoby dobrze jeszcze móc do niego wygodnie dojechać. No dokładnie tak, tak. W mojej ocenie w tej chwili drogi w Chorzowie są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Mamy nowe miejsca parkingowe, miejsca postojowe, torowiska są wyremontowane. To na co najczęściej narzekali mieszkańcy, że jak tramwaj przejeżdżał, to im się szklanki mieszkania gdzieś tam, powiedzmy, często na stołach i się zupa wylewała, no więc dzisiaj już tego problemu nie ma. Panie prezydencie, był taki czas nieodległy wcale, że miasta śląskiej aglomeracji Chorzów chyba też musiały się przymierzać do rezygnacji z takich rzeczy jak Dni Miast, bo nie mieściło się to w budżetach. Tymczasem Chorzów, zdaje się, całkiem przyzwoicie lato zaplanował w mieście i w okolicy. No tak, mamy wiele imprez w mieście. Najważniejsze z nich to na pewno będzie Fest Festival, który już się rozpocznie 9 sierpnia i będzie trwał do 13. Mamy Andrea Bocelli na Stadionie Śląskim 26 sierpnia, ale też już na początku sierpnia mamy koncert na Żabich Dołach, który niewątpliwie spowoduje, że te tereny będą jeszcze bardziej popularne. A się panu zrobiły popularne te tereny, dokładnie, prawda? Dokładnie. Gdy pan sobie oczekiwał takiej popularności? No nie, to nas kompletnie zaskoczyło. No niestety pewne decyzje wojewody spowodowały, że tereny właśnie stały się słynne w związku z potencjalną możliwością rozbiórki nasypów kolejowych. Myśmy to nieskutecznie zablokowali, co nam wojewoda uznał, że nie mieliśmy do tego jak gdyby tutaj kompetencji prawnych, dlatego że wydawało mu się, że są tereny kolejowe, a te tereny kolejowe już nie są od dawna. W związku z tym na szczęście wraz ze społecznikami, którzy stanęli po obronie Żabich Dołów,
udało się temat na razie. Ale wie pan co, miesiąc temu chyba rozmawialiśmy także o żabich dołach i wtedy mi się wydawało, że w pańskiej narracji jest taka pewność, mamy święty spokój. A czytam notatkę prasową bardzo niedawną, z której wynika, że pan ma nadzieję, że da się uratować żabie doły. To jeszcze nie jest tak, przesądzone? Mam taką nadzieję, ponieważ na naszą skargę do WSA, czyli do Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego, wojewoda wystosował odpowiedź, gdzie oddalił naszą skargę, ale jednocześnie zaznaczył w piśmie, że wszczął postępowanie, to postępowanie, które się toczyło w związku z zaistniałymi nowymi okolicznościami, więc no, piłka jest dalej w grze. Tak? Ja mam nadzieję, że ostateczna decyzja będzie taka, że wojewoda uzna, że to właśnie miasto ma prawo decydowania o tym, czy te nasypy mogą być, czy też nie mogą być rozebrane i doprowadzi do tego, że nasz sprzeciw będzie po prostu skuteczny. Ale tak w rozmowach z wojewodą czy z jego gabinetem, z jego ludźmi, ma pan takie poczucie, że on jest po waszej stronie w tej sprawie? Że chce wam pomóc? Myślę, że teraz już tak, ponieważ zorientował się, jak ile kontrowersji budzi ta decyzja i ta możliwość rozwajania nasypów. Myślę, że nie był świadomy tego, że to jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy aż tak bardzo leżący na sercu naszym mieszkańcom, a nie tylko mieszkańcom Chorzowa, bo również mieszkańcom Piekar Śląskich, mieszkańcom Bytomia, ponieważ żabie doły leżą na granicy, można powiedzieć, tych trzech miast. I nie spodziewał się, że będzie aż taka reakcja po prostu tych wszystkich społeczników, różnych stowarzyszeń, które ekologiczne, którym właśnie żabie doby są jako cenny obszar krajobrazowo-przyrodniczy. Od stadionu zaczęliśmy, to skończymy na stadionie. Panie prezydencie, jak będzie wyglądała komunikacja tego wszystkiego, co się będzie działo wokół stadionu? Mam takie wrażenie, że jesteście pilnie obserwowani. Co się dzieje, jakie są kolejne kroki i jak to będzie wyglądało? No więc mamy taką aplikację w tej chwili, mamy uruchomioną stronę internetową Stadion Ruchu, Stadion dla Ruchu i tam można się dowiedzieć wszystkiego, co się w tej chwili dzieje. Wszystkie tematy, które są bieżąco omawiane, realizowane, załatwiane, są tam opisywane, co się dzieje, co się stało, co się odbyło, jakie spotkania, jakie sprawy formalno-prawne zostały załatwione. Także próbujemy się komunikować w ten sposób, aby ta wiedza bezpośrednio trafiała do wszystkich zainteresowanych, bezpośrednio z naszego przekazu, z naszej strony, a nie na zasadzie poczty pantoflowej, bądź no, nie zawsze sprzyjających nam obserwatorów. Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, z taką wiedzą dla kibiców Ruchu Chorzowa, ale nie tylko. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie prezydencie. Również bardzo dziękuję.